Elo, elo, kochani, polska mama w USA z tej strony. Witam Was serdecznie we wtorkowy wieczór. Moi drodzy, dzisiejszy filmik jest kontynuacją filmiku, w którym opowiadałam Wam o wypadku mojego męża. I wielu Was pytało prywatnie, bądź też pod filmikiem, co się stało dalej. Wiele osób pytało o odszkodowanie, czy było coś takiego. Więc podzielę się dzisiaj z Wami właśnie tymi doświadczeniami, jak wyglądało nasze życie bezpośrednio po wypadku. Dostałam od jednej z osób komentarz, że prawdopodobnie, jeżeli mój mąż nie brał żadnych narkotyków wcześniej, bądź też nie był uzależniony od żadnych leków przeciwbólowych, że to mogło wywołać zapaść. I ja się z tym zgadzam. Więc prawdopodobnie nawet to przedawkowanie nie nastąpiło, mogło nie nastąpić tyle właśnie za wysokiej dawki, tylko z tego, że po prostu on się zapadł, bo po prostu, tak jak oni powiedzieli, nie mógł udźwignąć tej dawki, którą dostał. Aczkolwiek nie mogę się zgodzić z faktem, że zaniedbanie typu niepodłączenie go do aparatury jest ok. To nie jest ok. Gdyby mnie tam nie było, gdyby jego brat nie zadzwonił, nie powiedział, że przyjeżdża, uważam, że historia mojego męża byłaby zupełnie inna. Gdyby podłączony był do aparatury, czego zapomniano, na pewno ta aparatura dałaby znać, że jego poziom tlenu spadł aż do 10% i wtedy ktoś by się pojawił i przyszedł i to skorygował. Jednakże błąd lekarski myślę, że nastąpił w tym momencie, kiedy mój mąż nie został podłączony do aparatury. Nie pamiętam już kto w tym momencie, ale gdy ktoś powiedział mi, żeby spisać tą historię, to ja tą historię spisałam. No i oczywiście, nie wiem, może parę tygodni po tym incydencie udałam się do prawnika. Więc dla wszystkich ciekawskich, czy dostaliśmy odszkodowanie, czy nie, prawnik zadał mi dwa pytania. Byłam na konsultacji u dwóch prawników. Prawnik zadał mi dwa pytania. Czy mój mąż jest w śpiączce klinicznej lub czy jest nieżywy? Oczywiście nie był w śpiączce klinicznej i nie był nieżywy. Więc w tym momencie prawnik powiedział, że nie możemy absolutnie nic z tym zrobić. W kraju, gdzie sądzi się wszystkich za wszystko, ja wiem, że to jest takie trochę nie do pojęcia, bo jednak ktoś wykonał pewien błąd. Nawet jeżeli ominiemy sprawę medyczną i dawki medycyny, że ktoś pominął pewien krok i nie podłączył go do aparatury. Żaden prawnik po prostu nie chciał się tego podjąć, więc ja wiedziałam, że mam sprawę przegraną. Prawnik oczywiście, gdyby mógł, to oczywiście wziąłby tą sprawę, bo wszyscy tutaj tylko na to czekają, więc samo to, że dwie lub trzy osoby z kancelarii nie chciały się tego podjąć, to po prostu dało mi do myślenia, że rzeczywiście muszą mieć rację. Mało tego, powiem Wam historię, że znajomej mężowi przecięto złom artery. Nie wiem, jak się to po polsku nazywa, w każdym razie nie tą żyłkę, co trzeba do serca i zmarł na stole. Do dnia dzisiejszego ta osoba nie widziała ani dolara. No i w przypadku mojej znajomej lekarz był bardzo znany, z reputacją. Po prostu stwierdzono, że popełnił błąd, a każdy człowiek popełnia błędy. Tak więc kobieta nie ma teraz męża już od 20 lat. I nie widziała ani dolara. Ja postanowiłam, że no nie będę się sądzić o coś, jeżeli mnie po prostu kilka prawników mówi, że no nic z tym nie wskuramy, bo ogólnie James nie ma żadnego uszczerbku na zdrowiu. Oczywiście, do dnia dzisiejszego nie może grać w piłkę. Jak próbuje nawet grać z chłopakami, to jest to bardzo... po 5 minutach noga go boli. Ja po około chyba 5 czy 7 dniach musiałam iść do pracy, więc jak załatwiłam Jamesowi wózek, takie siedzonko na ubikację, to on już mógł się jakoś mniej więcej poruszać w domu. A dzieci wtedy były w szkole, te dobre 5-6 godzin, kiedy mój mąż był sam w domu. Był taki czas, że on zaczął przyjmować te silnie
uzależniające przeciwbólowe prochy, no to naprawdę nie dość, że zaczął głupio gadać, że się tak wyrażę, to jeszcze no, zaczął odstawiać cudawianki. On chodził po schodach, ja widziałam, jak on chodzi na kulach, chwiał się, bo on sobie ubzdurał, że on musi iść do góry, chociaż nie potrzebował iść do góry, bo spał tu w naszym białym afrykańskim pokoju. Miał wszystko podstawione w kuchni, tam gdzie mógł sobie dojechać wózkiem. Miał podstawione jedzenie, miał tyle łyżeczek, ile musi mieć. Na przykład zostawiałam mu na dzień to kaszkę, to tamto. Musiał tylko z tego wózka otworzyć mikrofalówkę, wsadzić sobie kaszkę. Kaszka już była z mlekiem, tylko to trochę podgrzać. Ja się starałam brać z pracy wolne, kiedy mogłam, no ale nie zawsze mogłam. Tak więc te pierwsze parę tygodni, mogę nawet powiedzieć, że dwa miesiące były bardzo takie wyczerpujące. Oczywiście było parę spotkań, gdzie musieliśmy jechać z Jamesem, więc oczywiście ja go wiozłam, bo ja już widziałam Amerykanów. Amerykanie są bardzo ambitni. Jeżeli mieli złamaną lewą nogę, to w automacie się nie używa w ogóle lewej nogi w samochodzie, więc mogli jeździć samochodem. Także ja już widziałam ludzi o kulach, na wózkach i wszędzie w pracy. Ale James miał złamaną niestety prawą nogę, więc ja go musiałam wszędzie wozić. Z pracy dostał 2 miesiące wolnego. Ja go musiałam wozić na wszystkie tak zwane appointmenty do lekarzy. Do lekarza, szczególnie tego, który go operował. Po tam jakimś czasie, chyba 3 czy 4 tygodnie, wyciągnięto mu, bo on miał takie, to wyglądało jak zszywki, takie metalowe, wyciągnięto mu te zszywki z nogi. Przemieszczał się wtedy o kulach, jeszcze długo do pracy o kulach chodził, więc i długo kuśtykał. Tak? Słyszałam historię znajomej i co jej się przytrafiło, to w tym momencie po prostu cieszyłam się, że on jest żywy, że w miarę jest przy umyśle, chociaż na tych tabletkach to on naprawdę wystawiał tutaj cyrki. On miał codziennie zrobione jedzenie, co chwilę jak przyszłam z pracy, o coś mnie wołał, do ubikacji, to do tego, to do tamtego. A były takie dni, że on mi mówił, że ja się nim nie opiekuję. Mu się kompletnie poprzestawiało w głowie. Byłam naprawdę zaniepokojona tą całą sytuacją, bo nikt nie wie, przez co ja przechodziłam. Ja pamiętam, miałam taki moment, kiedy właśnie załatwiałam mu ten wózek. Kulę dostaliśmy ze szpitala. Ja pamiętam, jak ja po to jechałam. Wtedy mieliśmy jeszcze ten mały nasz samochód, który mamy do dzisiaj. Ja sobie po prostu pomyślałam, że ja nie mogę się załamać, bo jeżeli ja się załamię, to już w ogóle, to już będzie koniec. Następna sprawa. Nie dość, że się stało, co się stało, to tak jak wspomniałam w moich wcześniejszych filmikach, każdy ma inne ubezpieczenie i w tym czasie, 5 lat temu, nasze ubezpieczenie nie było za dobre. Tak jak teraz, nie jest również za rewelacyjne. Cała impreza, że tak powiem, kosztowała nas 59 tysięcy dolarów. Taki był rachunek. Z czego, tak działa ubezpieczenie, z czego my musieliśmy zapłacić około 7 tysięcy dolarów, czyli oczywiście musieliśmy to rozłożyć na raty, bo nikt nie ma, żeby tak sobie wyrzucić z kieszeni 7 tysięcy dolarów. Tym bardziej, że to jest rachunki w Ameryce, jeżeli chodzi o medyczne ubezpieczenie. Nie są oprocentowane, także to jest na 0%, więc nie rośnie Wam żaden procent. Więc rozbiliśmy sobie to 7 tysięcy dolarów na paymenty, czyli na raty i spłacałam to przez około 1,5 roku. Czyli co to oznacza? No oznacza, że ubezpieczenie przydało się na tyle, że 59 tysięcy dolarów był rachunek, 7 tysięcy płaciliśmy my, a resztę, czyli 52 tysiące dolarów, płaciło ubezpieczenie. Więc tak to tutaj wygląda.
Ja wtedy pracowałam, tak jak i pracuję teraz przez 14 lat dla tej samej firmy, która tylko po prostu zmieniła nazwę tego samego banku. 15 lat temu ubezpieczenia były super. Ja szłam i rodziłam dzieci Dawida i Kubę za 100, 200, 300 dolarów, nie pamiętam ile to wtedy było. W każdym razie malutko. Epidural, czyli to znieczulenie do kręgosłupa, wszystko wliczone. Od tego czasu, kiedy zaczął się kryzys w Ameryce, czyli jakoś 2008 rok, wszystko się właśnie tak poszło na dół. Ubezpieczenia, nawet jeżeli są, to składki są wysokie, te całe copay są wysokie, deductible są wysokie. Deductible to jest właśnie ta część, która ja muszę zapłacić 7 tysięcy, a resztę płaci ubezpieczenie. Tak więc no, były to kwoty dosyć wysokie. Także no, nie oszukujmy się, to nie jest tanie. Tak więc, kochani, były to pierwsze i ostatnie łyżwy Jamesa i nasze również, ponieważ już mamy tak jakby taką stygmę. Tak więc narty, łyżwy, my się tego nie tykamy. On ma nogę przykręconą na śruby w kolanie, na środku w tej piszczeli i również przy kostce. Przy kostce on ma taki plate, to się nazywa, czyli taką płytkę. Często tą płytkę się, jak się kość zrośnie, wyciąga. Ale w jego przypadku doktor mu powiedział, że to byłaby dosyć poważna operacja. On już wtedy, jak miał to złamanie, miał 43 lata, więc jakby tak pomyśleć, to i tak doktor był zdziwiony, że to się tak wszystko szybko zrasta. Praktycznie teraz na tej ciemnej skórze tylko widać taką kreskę właśnie od kolana w dół i tutaj, gdzie szyli na środku, ale jest to taka minimalna blizna, nie ma jakiegoś nie wiadomo jakiego zgrubienia, bo jest to naprawdę super zrobione i fajnie się to zagoiło. Te pierwsze tygodnie, pierwszy miesiąc James miał terapeutę w domu, a później, nie pamiętam, wiem, że tylko ileś sesji było w domu, bo było pokryte. Później niestety ubezpieczenie nie pokrywało i później już musiał iść dzialną terapię, fizykoterapię. I są tu takie miejsca fizjoterapeutyczne, gdzie ja go dowoziłam i tam przez godzinę on ćwiczył, wykonywał różne ćwiczenia na tą nogę, na kolano i to mu też bardzo dużo pomogło. To na tyle z naszej historii. Jak macie, kochani, jakieś pytania, walcie śmiało. Ale przy tej okazji chciałam również Wam bardzo podziękować, że coraz powolutku, ale coraz więcej nas przybywa. I wiem, że w sumie jest późno, bo jest 15 grudnia, ale pomyślałam sobie, że chciałam coś dla Was zrobić takiego osobistego, personalnego. Miałam jedno rozdanie i to rozdanie, powiem Wam, że tu jest bardzo drogo wysyłać paczki z Ameryki, bo po tym całym COVID-zie to serwisy się podrożały i naprawdę jest drogo. Sama kartka, żeby wysłać po prostu zwykła, płaska kartka z życzeniami do Polski kosztuje 6 czy 7 zł. No ale chciałam Wam po prostu na święta zrobić coś takiego i dla wszystkich, którzy wytrzymali do końca z nami dzisiaj, którzy oczywiście chcą, chciałabym wysłać kartki świąteczne. I w sumie zasady są proste. Nie mogę wysłać do każdego, więc pomyślałam sobie, że pierwsze 10 osób, które napisze do nas pod tym filmikiem, napisze do mnie i spełni pewne zasady, dostanie kartkę na święta, bądź też trochę po świętach, no bo to na pewno troszkę pójdzie. Zasady są proste, trzeba subskrybować moje konto, drugie, polubić ten filmik i po trzecie, w zasadzie są cztery sorki, po trzecie napisać kartka świąteczna w komentarzu. Możecie to napisać oddzielnie,
bądź też możecie napisać: Kasiu, fajny filmik, czy niefajny filmik, bardzo bym chciała, czy chciał kartkę świąteczną od Ciebie. To po trzecie, a po czwarte zaobserwować mój profil na Instagramie. Niektórzy nie mają Instagrama, więc nie mogą zaobserwować, więc z tych 10, 3 osoby pierwsze, które do mnie napiszą na e-mailu i powiedzą, że po prostu nie mają Instagrama, również dostaną kartki od nas na święta. E-mail mój adresowy możecie znaleźć w opisie tego filmiku. Zawsze tam daję e-mail i różne formy kontaktu ze mną, więc prosiłabym uprzejmie, żebyście tam napisali: hej Kasia, nie mam Instagrama, ale piszę do Ciebie na e-mailu, bo chciałbym, czy chciałabym dostać kartkę. Tak jak powiedziałam, nie jestem w stanie wysłać wszystkim. Będzie to razem 10 osób, 7, które spełnią te 4 warunki plus Instagram i 3 osoby, które spełnią te warunki, czyli polubią post, subskrybują kanał, napiszą komentarz kartka świąteczna i napiszą mi e-maila, dostaną od nas kartki. Także mam nadzieję, że zasady są w miarę proste. Po prostu chcę, żebyście mnie śledzili również na Instagramie, ci, którzy mogą, bo wiele razy dostaję od Was komentarze i nawet nie wiedziałam, bo zawsze ja traktuję Instagram jako platformę do rozwijania YouTube'a, a okazuje się, że wiele osób po prostu śledzi mi na Instagramie i nigdy nie wiedziało, że ja mam kanał YouTube'a, także staram się to jakby zsynchronizować, żeby jak najwięcej osób mnie obserwowało również tam, bo wtedy jest mi i łatwiej ogłaszać różne filmiki, premiery, live'y, a tak to nie to wszystko w jednym miejscu. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zapraszam do dyskusji, czy się podobało, jakie macie przemyślenia na ten temat i spotykamy się już jutro bądź pojutrze. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Pa!